Pan Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Pan Bóg zapowiedział, że spadnie deszcz i będzie potop, ale ocali rodzinę Noego, jeśli ten mu zaufa i będzie posłuszny. Tak też się stało. Rodzina Noego ocalała przed potopem. Noe doczekał się wypełnienia Bożego Słowa. Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie miał potomstwo, pomimo tego, że był już bardzo starym człowiekiem. W pewien bardzo gorący dzień Abrahama odwiedził Bóg pod postacią trzech wędrowców. Podróżni powiedzieli Abrahamowi, że jego żona Sara będzie miała syna. Tak też się stało. Dokładnie za rok od tego spotkania, pomimo swojego bardzo podeszłego wieku, Sara urodziła chłopca. Pan Bóg obiecał, że wyprowadzi Izraelitów z Egiptu, gdzie byli bardzo nieszczęśliwi jako niewolnicy Faraona. Ukazał się Mojżeszowi pod postacią krzewu, który płonął, ale się nie spalał. Faraon nie chciał wypuścić Izraelitów, bo byli mu potrzebni do budowy piramid. Bóg zesłał na Egipt szereg plag po to, aby zmusić upartego Faraona do uwolnienia Izraelitów. To, co Pan Bóg obiecał, spełnił. Przeprowadził Izraelitów bezpiecznie przez Morze Czerwone, ochraniając przed ścigającym ich wojskiem Faraona. Izraelici byli bezpieczni. Pan Bóg opiekował się nimi. Dał Izraelitom 10 przykazań na kamiennych tablicach, tak aby wiedzieli, jak dobrze i szczęśliwie żyć. Bóg dał Izraelitom to, co obiecał, czyli ziemię obiecaną, piękną i urodzajną krainę. Po raz kolejny Bóg dotrzymał słowa. Bóg obiecał, że Izraelici zdobędą miasto Jerycho. Izraelici obeszli miasto 7 razy. Za ostatnim razem kapłani głośno zadęli w trąby. Nagle wielkie mury Jerycha rozpadły się. Bóg dotrzymał złożonej obietnicy. Izraelici zdobyli miasto. Bóg wybrał na króla Dawida i obiecał, że będzie mu błogosławił, to znaczy pomagał w jego życiu. Dawid zwyciężył Goliata, pomimo, że ten był o wiele większy i silniejszy od niego. Bóg dotrzymał danej Dawidowi obietnicy. Pan Jezus był przyjacielem Marii, Marty i Łazarza. Pewnego razu Łazarz był bardzo chory i umarł. Jezus obiecał, że wskrzesi go z martwych. Tak też się stało. Jezus zawołał: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I Łazarz wyszedł z grobu żywy. Pan Jezus wypełnił to, co zapowiedział. Pan Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Wcześniej jednak obiecał, że pokona śmierć i zmartwychwstanie. Po 3 dniach rzeczywiście powstał z martwych i ukazywał się wielokrotnie apostołom. Przed tym, jak Pan Jezus wstąpił do nieba, obiecał apostołom, że pośle im swojego Ducha Świętego, tak aby napełnił ich radością, miłością i pokojem. I rzeczywiście tak się stało. Pan Bóg posłał modlącym się przyjaciołom swojego Ducha Świętego. Każdy z uczniów otrzymał nad głową języczek ognia. Teraz, kiedy mają już Ducha Świętego, nie będą się bali opowiadać o Panu Jezusie. Podróż czółnem. Nadeszło lato. Ponieważ pogoda była wspaniała, królik, miś i pingwin postanowili popłynąć czółnem na wycieczkę w górę rzeki.
Raz, dwa, wszystko było gotowe do drogi. Mapa, prowiant, namioty i śpiwory. Królik jest mistrzem w pakowaniu. Za chwilę odpłyniemy. Niczego nie zapomnieliście? Spytał Miś, dowódca wyprawy. Miś, pingwin i królik dzielnie wiosłowali, aż dotarli do ogromnego wodospadu. Nie mogli płynąć dalej, więc przybili do brzegu. Dalej, chłopcy, musimy przenieść łódź na plecach, zarządził kapitan Miś. Za wodospadem nurt się uspokaja i znów będziemy ją mogli spuścić na wodę. Podnosimy, ja pierwszy, w środku królik, a na końcu pingwin. Ejo! Cóż, podróż czółnem to nie igraszka. Wkrótce dotarli na szczyt wzgórza. Ponieważ było już popołudnie, postanowili rozbić namiot i wybrać się na jagody. Tego wieczora po okolicy rozchodził się cudowny zapach. To najlepszy kucharz, pingwin, gotował kolację. Wszystkie leśne zwierzęta zebrały się, by choć popatrzeć na ucztujących. Może zostawił dla nas jakiś kąsek? Z nadzieją szeptała wiewiórka. Następnego ranka przyjaciele obudzili się w doskonałych nastrojach. Szybko spuścili łódź na wodę i wyruszyli dalej. Niestety, wkrótce natknęli się na nową przeszkodę. Leżący w poprzek rzeki pień drzewa zagradzał drogę nie tylko im, ale i łososiom. Niełatwo będzie usunąć tę kłodę, mruknął kapitan Miś. Jest wielka i ciężka. Poradzimy sobie, odparł królik. Podważymy ją drągiem i zepchniemy na bok. Jak wymyślili, tak zrobili. Uszczęśliwione łososie pomknęły przed siebie, wyskakując radośnie nad wodę. Tego samego dnia o zmierzchu trzej przyjaciele dobijali do brzegu jeziora, z którego wyruszyli. Co za podróż, jakie przygody! Będzie co wspominać przez najbliższe miesiące. Wszyscy byli zadowoleni, a najbardziej król, który na pamiątkę wyprawy namalował na burcie wspaniałego łososia. Mały dinozaur. Miś, królik i pingwin od kilku dni opiekują się małym zwierzątkiem, lecz niestety nie wiedzą, jak się ono nazywa. Właśnie oglądają atlas przyrody, aby odnaleźć jego rodzinę. Już wiem, woła uszczęśliwiony królik. To mały dinozaur. Dinozaur? Dziwi się Miś. Przecież dinozaury już dawno wyginęły. Ale kiedyś żyły tutaj. Ojej, spójrzcie. Zdaje się, że nasz mały znalazł przysmak. Stokrotki z ogrodu królika. Moje kwiatki, jęknął królik. No trudno. Dinozaurze, skoro ci smakują. Już wkrótce w domu przyjaciół zaroiło się od ciekawych sąsiadów, którzy koniecznie chcieli zobaczyć prawdziwego dinozaura. W prezencie przynosili mu oczywiście stokrotki, które maluch zjadał ze smakiem. Niestety, pewnego dnia pod ich drzwiami stanęli strażnicy leśni, wołając: otwierać! Wiemy, że bezprawnie przetrzymujecie tu dzikie zwierzę. Jakie dzikie zwierzę? Zdziwił się królik. Trzymanie dzikich zwierząt bez pozwolenia jest niezgodne z prawem, stwierdzili strażnicy. Dinozaur musi pojechać z nami. Zabierzemy go do naszego biura i tam zbadamy sprawę. Po czym wsadzili dinozaura na przyczepę i odjechali. Gdy samochód ruszał, dinozaur smutnie patrzył na znikający w dali dom Misia, królika i pingwina. Tego samego dnia w wieczornych wiadomościach podano następującą informację. Znaleziono małego dinozaura. Rząd postanowił, że ze względów bezpieczeństwa zostanie on zamknięty i poddany szczególnej obserwacji. Wszystkie osoby, które miały z nim kontakt, prosimy o zgłoszenie się do Straży Leśnej. Trzej przyjaciele nie mogli zasnąć tej nocy. Przez cały czas myśleli o biednym, uwięzionym dinozaurze. Nie możemy pozwolić, aby cierpiał w samotności. Musimy mu pomóc. Kryjąc się w mroku, dotarli do więzienia Straży Leśnej. Do kraty przywiązali linę, po czym wyrwali kratę z okna tak, że tylko chmura kurzu się uniosła. Udało się! Uciekajmy! Jechali bardzo szybko. Wiedzieli,
że jeżeli zdążą dojechać w góry, to skryją się tak, że nikt ich nie znajdzie. Żeby utrudnić strażnikom pościg, miś zacierał gałęzią ślady jadącego samochodu. Królik, pingwin, miś, no i oczywiście mały dinozaur poczuli się bezpiecznie dopiero wtedy, gdy znaleźli się w gęstym lesie. Znowu jesteśmy razem, wzdychał zadowolony miś. Ale najszczęśliwszy był mały dinozaur, bo wiedział, że ma prawdziwych przyjaciół, którzy zawsze go obronią. Wielki konkurs. Dziś rano do pingwina zadzwonił królik z niezwykłą wiadomością. Czy wiesz, co dostałem od mojego dziadka? Prawdziwą kamerę wideo. Jest wspaniała, koniecznie musisz do mnie przyjść, żeby ją obejrzeć, powiedział. Ojej, jaka piękna kamera! Zachwyca się tymczasem miś. Króliku, a czy będziesz umiał ją uruchomić? Pyta zaniepokojony. Pewnie, że tak, mówi królik. Bardzo uważnie przeczytałem instrukcję. Spójrz, tym guzikiem się włącza, tym reguluje, a tu trzeba patrzeć. Czy możesz nas sfilmować? Pytają miś i pingwin. Oczywiście, ale wcale nie musicie stać nieruchomo. To nie aparat fotograficzny, a prawdziwa kamera. Mogę was nakręcić, jak skaczecie, biegacie albo tańczycie. Potem obejrzymy nagranie w telewizorze. Wiecie co? Mam wspaniały pomysł. Dobrze, króliku, że przyniosłeś gitarę. Sfilmujemy występ naszego zespołu. Hurra! Będziemy w telewizji! Wołają zachwyceni miś i pingwin. W czasie, gdy królik ustawiał kamerę na specjalnym podwyższeniu z działek, miś i pingwin przynieśli instrumenty. Miś zawiązał sobie na głowie chustkę, a pingwin włożył kapelusz. Zespół był gotowy. La la la! Śpiewali głośno. Po skończonym nagraniu usiedli na kanapie, a królik włączył kasetę. Jesteśmy świetni, stwierdził miś. Nawet nie wiedziałem, że umiemy tak ładnie śpiewać i grać. Zauważył pingwin. Wiecie co? We wczorajszej gazecie widziałem ogłoszenie o konkursie na najlepszy film wideo. Może spróbujemy? Zaproponował królik. Nakręcimy specjalną konkursową piosenkę. Jeszcze tego samego dnia przyjaciele nagrali nową piosenkę. Pingwin ułożył do niej słowa i muzykę. Kasetę włożyli do koperty i wysłali na konkurs. Byłoby wspaniale, gdybyśmy zdobyli pierwszą nagrodę, rozmarzył się królik. Jury konkursu przez kilka dni oglądało nadesłane kasety. Niektóre nagrania były bardzo dobre. Spośród tylu filmów trudno wybrać ten najlepszy. Nawet takim znawcom jak dzik, jeż, borsuk czy żaba. Obrady były bardzo burzliwe. Jednak wreszcie znaleźli nagranie, które podobało się wszystkim. Był to występ naszych przyjaciół. Ta piosenka jest wspaniała, powiedział jeden z sędziów. Gitarzysta jest rewelacyjny, dodał drugi. Pierwszą nagrodę przyznajemy zespołowi Misia, Pingwina i Królika. Zawołali zgodnie. Musimy ich natychmiast zawiadomić. Czy to dom Misia, Królika i Pingwina? Zapytał listonosz żółw. Dobrze pan trafił. A o co chodzi? Chciał się dowiedzieć królik. Wasz zespół wygrał wielki konkurs wideo. Gratulacje! Zawołał listonosz. Proszę, oto czek na 1 000 000 złotych. Rzadko mam przyjemność wręczać komuś tak wspaniałą przesyłkę. Naprawdę? Misiu, pingwinie, uszczypnijcie mnie, bo chyba śnię, powiedział zaskoczony królik. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, powtarzał oszołomiony miś. Jesteśmy najlepsi w całym kraju i wygraliśmy 1 000 000 złotych, dodał królik. Jesteśmy sławni, stwierdził pingwin. Musimy koniecznie podziękować twojemu dziadkowi za prezent, króliku. Dom jak z obrazka. Od kilku tygodni królik ma nowe hobby – malowanie. Namalował już las i jezioro i łąkę. Teraz próbuje sił w portretowaniu. Jego przyjaciel, pingwin, nie posiada się z radości. Jest wspaniały! Nareszcie będę miał prawdziwy portret. Króliku, kiedy wreszcie będę mógł się zobaczyć? Podczas gdy w ogrodzie królik portretuje pingwina, miś jak zwykle na wiosnę odnawia dom. To piękna biała farba. Nasz domek będzie wyglądał jak nowy. Wkrótce skończę, a wtedy przyjaciele go nie poznają. Wróci do siebie. Tymczasem królik skończył obraz. Jest z siebie zadowolony i bardzo chce pokazać dzieło misiowi. Także pingwin promienieje z radości. Namówił misia,
aby też dał sobie namalować portret, myśli. Misiu, jak pięknie odnowiłeś nasz dom! Woła pingwin na widok białych ścian. A czy nie uważasz, że przydałoby się tu trochę koloru? Mówi królik. Wystarczy wyobraźnia i różne farby, a nasze mieszkanie będzie jak z obrazka. I rzeczywiście, kilka fantazyjnych pociągnięć pędzlem i dom zmienia się nie do poznania. Trzej przyjaciele bawią się wyśmienicie. A może by tak odnowić nie tylko ściany, ale i coś wewnątrz? Mruczy do siebie pingwin. Misiu, króliku, gdy tylko skończycie pracę, chodźcie do mnie. Jest mnóstwo rzeczy do pomalowania. Szafa, lampki, stołki, krzesła. Królik zagląda przez okno do pingwina, po czym mówi: Misiu, my lepiej chodźmy do środka. Nie wiadomo, co przyjdzie pingwinowi do głowy. Uważaj, kapiesz mi na nos czerwoną farbą. Po południu trzej malarze są zmęczeni, ale weseli. Stoją przed domem i przyglądają się swojemu dziełu. Szkoda, że już skończyliśmy. To była wspaniała zabawa i nasz dom nigdy nie wyglądał tak pięknie. W ciągu następnych dni każdy, kto przechodził przez las, zatrzymywał się, by podziwiać cudowny dom misia, królika i pingwina. Niektórzy specjalnie przyjeżdżali z bardzo daleka. Pewnego dnia zjawili się dwaj reporterzy ze znanego wydawnictwa. Zrobili mnóstwo zdjęć i przeprowadzili wywiad z przyjaciółmi. Miś, królik i pingwin byli bardzo z siebie dumni. Pingwin nie chciał nawet zdjąć malarskiej czapki. Miesiąc później na okładce ilustrowanego pisma Najpiękniejsze domy świata ukazało się zdjęcie przedstawiające naszych trzech artystów i ich bajecznie kolorowy domek.